Witam ponownie w grze Vintage Story. Ciekawe. Znowu troszkę po przerwie, ale dla osób, które regularnie oglądają, no to troszkę mniej czasu miałem właśnie na nagrywanie, ale nie porzuciłem po raz kolejny serii. No i cóż, tu tak, wypalają się cegły. Jeszcze troszkę. Jak będę miał cegły, będę mógł sobie zrobić szkło i miałem wytopić jeszcze ołów. No właśnie, mam tą jedną sztabkę, w sumie nawet mogę ją gdzieś położyć, ale w sumie po co? Jedna sztabka, na razie ją wrzucę tutaj. Ołów, to będzie to. Nie, na odwrót. A z ołowiu muszę zrobić sztabki. O, co to jest? Night Vision Mask Emitter. Coś nowego. Składnik na Night Vision Mask. O, to coś nowego. Night Vision Lens. Metalowe części. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Czy to są rzeczy chyba, które można znaleźć? No dobra, ale do tego jeszcze pewnie dojdę. Na razie potrzebne mi jest to. Czy tak czy inaczej potrzebuję sztabek? Czy na razie jestem w stanie zrobić dwie? Ponieważ mam tylko tyle foremek. No ale dobra, chociaż te dwie zrobię. To troszkę za dużo, 300 to nadal troszkę za dużo. Potrzebuję o tyle. To się w ogóle roztapia w dość niskiej temperaturze, 327 stopni, jak to ołów. Mógłbym też ewentualnie zrobić połączenie. Sztabka ołowiu, no nie ci ołów, tylko no właśnie, to niewiele mi daje. Okej. Potrzebuję węgla. Nie ma węgla? No to wygląda. No musiałeś sobie troszeczkę wykopać, chyba że... dobra, zniszczę ten koszyk. O. Gdzieś miałem. A, wrzucę to tutaj. Nie mam węgla. Dziwne. Ale mam trochę tego jeszcze. Węgla drzewnego. Może dwa kawałki nawet starczą? I trzeba to jeszcze podpalić. A no właśnie, ja się zastanawiałem, że nie można wytopić, czy tam użyć formy na kilof, no ale po prostu z mosiądzu się nie da zrobić narzędzi. Dlatego nie udało mi się wlać tego do foremki, ale zjedzmy sobie, dobra, to coś. To też się troszkę już psuje. Okej. Tutaj pszczoły latają. O! Tu już jest zamieszkały. A, no tak, on jest zamieszkały, ten jest zamieszkały, ten jeszcze nie, ale jeszcze nie ma w nim miodu. Jeśli dobrze rozumiem. Ok. Tak czy inaczej, to będzie trzeba wszystko powiększyć. Najlepiej w każdą stronę, ale to troszkę później. Tamte kwiaty się też przestawi. I wydaje mi się, że powinienem zdobyć węgiel, ale kurczę, aż niemożliwe. Naprawdę ja cały węgiel zużyłem? Muszę dobrze popatrzeć. No nie, wygląda na to, że
że nie ma. A może ja go nie wykopałem aż tak dużo? Już nie pamiętam. No nic. O. O. Dobra, to już jest gotowe. Potrzebuję chwycić. I jedna sztabka ołowiu. I druga sztabka ołowiu. A będzie już stygła. No dobra, to popatrzmy. Kwarcu mam. Może właśnie wie po ten węgiel powinienem iść troszkę go wykopać prosto na zachód, czyli prosto w tamtą stronę. A jeszcze rzucę. O, drzewo wyrosło. Patyków mam? Nie mam. No to w sumie mogę je trochę tutaj ogolić. Na później. Pewnie będę miał jakieś nasionka, więc będzie można nowe posadzić. O, dokładnie już widzę, że mam 3. Come on. Dobra. O, sporo patyków. I co to mamy? I nasiona dębu. Żołędzie po prostu. O, jeszcze. No dobra, pieniek został. Pieniek to. No, weźmy te patyki. No, no dobrze. To już zetnę. Właśnie, chyba tak jakoś było, że jak się obetnie koronę, to w ogóle drzewo szybciej można potem ściąć. Dobra. Dobrze. Czyli tak, teraz robię szkło. Chcę zrobić to szkło ołowiowe, żeby przebudować sobie troszeczkę część domu i mieć coś w rodzaju kuchni. Tu jest węgiel. Dobra. Jestem w tym miejscu, które zaznaczyłem. Tak, to będzie gdzieś tu. No, tylko trzeba troszeczkę pokopać. Przypuszczam, że złoże może być całkiem spore, bo z doświadczenia z poprzednich rozgrywek złoża węgla były całkiem duże. Więc mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Ale na razie go w ogóle nie widać. Dobra, może oznacza to, że to jest jeszcze gdzieś niżej. Chociaż. Kłupek i lasty. Może się okaże, że w tym w ogóle nie może być węgla. O, jest, dobra, okej. Okay. Czy ten węgiel to mi nie jest jakoś specjalnie potrzebny, ale jak już coś mam robić, to chociaż trochę go wydobędę. No, tak jak widać, jest to złoże dość spore na pewno, więc nie powinno tego węgla zabraknąć. 19, dobra, jeszcze jedną sztukę wyciągnę. O. Dobrze. Troszkę dziwne wejście sobie zrobiłem. Żeby to było jakoś widać, że tu jest to wejście. Nie wiem, zrobimy
taki słupek. Ok. Dobra. Myślę, że powinienem teraz. Chyba powinienem zrobić sobie kill off jeszcze jeden. Ale zobaczmy. O, tu mogę wykorzystać ten piach do zasypania, do wyrównania terenu pod pasiekę dalej. No, nie tu. Ale tu jak najbardziej. Dobra, na razie starczy. To się rozwijają pszczoły. O, zjem jeszcze to. Jeszcze jest zdatne. Dobra. Powiedzmy, że już takie. No, na wykończeniu. Okej. Okay. Kilofa nie mam. Nie. O, to się jeszcze wypala, więc weźmy, zrobię sobie kill off. Okej, okay, te... Gdzie to położyć? Może tu. Zobaczmy, ile ja mam tej miedzi. Troszkę jej mam. Tu mam jeszcze, to mogę zniszczyć. W sensie rozbić samorodek. Mam teraz 119. Teraz czy młotek może być? Topór. Łopata, młot. Ok. To zrobię tak, topór, młotek, bo tu się psuje i dwie sztabki, jeżeli mi starczy. 200, 800, zobaczymy. No, chyba nie starczy. No, to najwyżej zrobię trzy rzeczy. A może... A nie, chyba starczy. Okej. Okay. W ten sposób, żeby nie marnować, powiedzmy, paliwa, czy w tym przypadku węgla, tak? 1100, a to się topi w 1084, czyli ok, może być. Ciekawe, czy węgiel można jakoś na przykład ustawiać. Szkoda, że nie ma jakiegoś, nie wiem, chyba nie można. O, można. Ciekawe. No dobra, niech jest z tej strony. Dziwnie to wygląda, no ale no dobra, okej. Mam troszkę tych kamulców. Już chciałem zrobić drogę do translokatora. I tak to będę musiał kiedyś zrobić. Coś w tym stylu. Ale nie mam ten, nie mam ziemi. Ale to się też zrobi. Dobra, to się przetapia. Trzeba będzie jakieś jedzonko wyciągnąć. Jak ja to w ogóle zje... O, tutaj troszkę pozmieniałem. Jak ja w ogóle z jedzeniem wyglądam? Mam dwa słoiki. No i tutaj jakieś tam rzeczy. O, co tu się zepsuło? Co ja tu mogłem wsadzić? Nie pamiętam. Pewnie jakieś owoce. No, ziarna to tam są strasznie długo świeże. W ogóle soja to też. O, soję mogę sobie ugotować. Tu się robi piwo.
No dobra, weźmy jeden. O. Okej. Czym ja się mogę zająć? Zobaczmy, jak tam roślinki no rosną. Jeszcze trochę, zanim urosną. Co ja tu mam w najbliższej okolicy? Translokator jeszcze nie mam za bardzo go jak użyć. Tu była gleba. Aha, no tak, ale to później będę tą glebę tym czarnoziem ustawiał, jak już będę pewny, że tutaj faktycznie ma być moja, nie wiem, plantacja, farma. Jak tam? Pułapka na zwierzoczki. Dwa sobie biegają. No dobra, muszę się zająć trochę przebudową domu. Fajnie by było to coś też tutaj poprzerabiać, ale może później. O, już wiem. Na pewno będę potrzebował jeszcze jakieś foremki na sztabki, więc przynajmniej dwie takie będą mi potrzebne, że na przyszłość właśnie jakbym chciał zrobić więcej, nie wiem, sztaby kołowiu czy czegokolwiek, żebym miał więcej możliwości robienia tych sztabek naraz. A nie tylko na przykład dwie. Muszę zobaczyć, jak to wygląda. O, już się zrobiło. Szybko jeden węgiel zaoszczędzony. To urządzenie. Do ręki. I teraz tak, kill off. Młot. No tak, wlazłem na gorące. Znaczy gorący, na roztopioną miedź. Dobra. To stygnie. A ja mogę dokończyć to. Okej. Okay. Gotowe i przypuszczam, że tu może być troszkę, gdzie mam nóż, troszkę trawy jeszcze mi się może przydać. Nawet tak z zapasem. No, nawet sporym zapasem. Patyków tym razem mam właściwą ilość. Nawet mogę to pociąć. A, niech będzie całość. Gdzie jest moje drewno? Tu. A, i znowu wlazłem na roztopioną miedź. Ciekawe, niby to jest jakaś kolejna wersja, 1.18 coś tam. Ciekawe, czy coś nowego będzie, czy to się musi wygenerować. Ryb oczywiście nie widziałem po raz drugi, poza tym jednym jeziorkiem gdzieś tam na wzgórzach. Nie, no to się cały czas wypala. No dobra, mogę tutaj zacząć troszkę powiększać. A, to mi się przyda.
Gdzieś chyba mam jeszcze jeden koszyk. O, to też go zniszczę. To się przyda na ul. Noży, pałki, trzcina. Okej, czyli muszę się zastanowić. W ogóle muszę sobie zrobić podejściki z desek, bo bez tego to będę się za bardzo zastanawiał. Weźmy na razie dwa, raz, dwa, trzy. Coś w tym stylu. I gdzie ja mam siekierkę? Dobra, czyli teraz tak, tu jest wolne, czyli tak? Dwie kratki, raz, dwa. I teraz tu też powinno być ok. Powiększyć płotek. Wydaje mi się, o, tym razem przeskoczę, że mam trochę w płotu tutaj. Najwyżej zbuduję więcej. Czyli tak. To muszę zasypać. Oczywiście w tę stronę też będę powiększał. O, proszę, już się tu przeprowadziły. Tu jeszcze. To tu też. Tu. No. Dobra. Robi się ciemno. Ale dobrze by było to zamknąć, żeby mi coś nie przylazło w nocy. Może tu wykopię. No i te kwiatki trzeba zebrać. Dobra, tyle na razie mam. Aha, tu jeszcze te rosną. Dobra, no na razie najważniejsze, żeby. Okej, tu było zamknięte. No dobra. Jest ok. I gdzieś tu na pewno jeszcze można tych kwiatów nawciskać. Tu już chyba nie, a może tu nie. To niech rosną nawet tutaj. Okej, ale jeszcze ule. Ile tego było trzeba na ul? 8 razy 2, 16, o akurat. I glina. Dobra. Przynajmniej akurat na jeden. O. I na drugi troszeczkę muszę tej trzciny, nie trzciny, papirusa naciąć, ale nigdzie nie ma w okolicy. Wszystko powycinałem. Może z tej strony? Dobra, tu coś jest. Nóż. Znowu przełożyłem nóż. Ja tam miałem chyba 10. Muszę te 6 sztuk. Przynajmniej. O, nawet już mam. A mogę te tutaj wszystkie ściąć, bo będzie zapas. Dobra.
Jak tam? Aktualna aktywność szczelin średnia. I gotowe. No, potem jeszcze tutaj ze 3 i będzie całkiem nieźle. Stabilna, można powiedzieć, dostawa miodu i wosku. Aha. Nie, zaraz. Coś dziwnego z grafiką się dzieje? Czy mi się wydaje? Aha, chyba dobra, chyba to coś jednak widziałem, dlatego taki dziwny efekt. No jak tam, wypaliły się? O, okej, są. No dobra, to teraz tak, wypalanie. To teraz. Ajajaj, no. Nie, nie, dobra, za dużo ich. Poczekamy do rana. Zjem kolację. Idę spać. Chociaż to akurat mogę zrobić na spokojnie już tutaj. Dobra, podstawa dymarki i komin. Tak. Ok, i do tego, do kwarcu jest potrzebny na pewno. Na pewno powinien być węgiel drzewny, ale tego chyba mam, więc to z tym nie powinno być problemu. No tak czy inaczej, widzimy się w dzień, jak tu się okolica zrobi troszeczkę bardziej spokojna. No i jak zwykle ranek z sąsiadami. Co to jest? Grat? Wygląda jak grat. Ciekawe, grat w tropikach? Może taki bywa, nie wiem. Ciekawe, czy on może zniszczyć plony. Ciekawostka. Kurczę, ale ich wylazło. Aj. Z takimi... Ach, z taką gromadą to ciężko sobie poradzić. No dobra, ale ten... Jeszcze nie trafiłem. Może? Jeszcze ktoś? Nie, jeden ktoś. Jeszcze. No dobra, to ich trochę natłukłem. Zobaczmy, czy cokolwiek wypadnie z nich. Dobra, z tego troszkę sznurka. Z tego nic. Ten jeszcze chciałby dopiero dostać. Nic. Nic. I jeszcze raz nic. O, drugi kawałek sznurka. Epicka bitwa i epickie łupy. I chyba ten jest ostatni. O, misiek. Hello. Panda.
No dobra, ale miałem, jak już to zacząłem, to może dokończę. Zastanawiam, czy to musi być pod dachem? Nie mam pojęcia. Zaraz sprawdzimy. Dobra, dodaj materiał przetapialny, czyli materiał przetapialny. Co rozumiem, że mam nadzieję, że czegoś nie pokręciłem, że to będzie kwarc, tak? O, sztylet tam się mieści? O. Kurczę. Tego trochę nie przewidziałem. Co? Jeszcze jeden. Zdychaj. No właśnie, jak będę miał szkło, w sumie, no tak na dobrą sprawę mam, ale chyba sobie powinienem zrobić więcej płytek, choćby tych sztabek ołowianych, albo ołów z miedzią połączyć i zrobić sobie płytek z tego ołowiu miedzianego, czy jakkolwiek on tam się nazywa. I zrobić więcej lampek i ten teren odgrodzić, żeby w nocy mi tutaj nie włazili. No ale wracając do tego, gdzie tu był kwarc? Nie wiem, kwarcu to ja chyba nawet nie zaznaczałem. Meteory, tu tego było dużo. Dobra, przejdę się kawałek, ale to już nie będę nagrywał. Widzimy się za chwileczkę. No właśnie, znalazłem kwarc. Tak jak myślałem, jest na północ od mojej bazy. Niestety na razie mogę zbierać ten kwarc taki o luzem, bo nie mam narzędzi, które mogłyby pozwolić mi na wykopanie tego kwarcu w skałach, bo do niego jest potrzebny no coś lepszego niż niż miedź, a na razie nic lepszego po prostu nie mam. W ogóle nie znalazłem żadnych innych metali, oprócz ołowiu, miedzi. A niby ustawiałem, że powinno być ich więcej, czy w ogóle, że się powinny pojawiać na powierzchni, no ale może one... To, że więcej, to i tak jest tak mikroskopijna ilość, że to więcej to jest po prostu trochę mniej mikroskopijna ilość i tyle. No ale dobra, tego kwarcu tu leży i wydaje mi się, że to i tak chyba może być 24 sztuki, a mam już w moim piecyku 23. Co to jest? Orkisz. No, jak dojrzały, to zbiorę, bo czemu nie? Będzie można posadzić. No i fajnie by było, jakby już się te. No, moje roślinki trochę lepiej, szybciej rosły. Właśnie muszę je sprawdzić, może tam jest coś nie tak z nimi, bo tak nawet nie zaglądam tam za bardzo. Przecież teraz tu cały czas pada, no, chyba grad, albo takie wielkie krople. Nie wiem. Właściwie zobaczmy. Nie no, tutaj nawodnienie jest. Prędkość wzrostu. Nie wiem czemu tu jest 66. Aha, bo może już jest tego. Tych związków mineralnych mało, ale naprawdę tak słabo? No dobra, rośnie, w końcu rośnie. Chyba. A tymczasem kwarc. No dokładnie, 24. I teraz paliwo. Wydaje mi się, że to nie może być ten węgiel brunatny. Chyba musi być drzewny. Ups.
Właśnie będzie trzeba zrobić nową porcję. Nie wiem, ile tu wchodzi. 6, ok. I teraz zamykamy i podpalamy. Ok, chyba działa. Dobra, wygląda na to, że działa. Ok. Dobra, teraz tak, mam dużo niepotrzebnych rzeczy. Węgiel brunatny. Aha, bo to się teoretycznie robi taka kubka, tak? No dobra. Sporo rzeczy niepotrzebnych znowu noszę. Trzeba to porozkładać i chyba będę kończył. O, len cały używam? Niestety, no to by wychodziło. Tu też będzie trzeba kiedyś zrobić jakiś porządek. Na razie niech jest tak. Orkisz tu. No dobrze. To myślę, że na ten moment to będzie tyle. Wydaje mi się, że w następnym odcinku to powinno już się wypalić. Może będę potrzebował więcej sztabek, ale z tym nie powinien być problem i zajmę się tą częścią domu. Patrzę, czy mam budulec. Nawet nie mam, chyba że tu? Nie, nie mam. No ale to nie problem, pójdę sobie jakieś ruiny zniszczyć. No dobrze, tak czy inaczej na razie kończę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!